Proszę o zabranie głosu pana posła Tomasza Głogowskiego z Platformy Obywatelskiej. Szanowna Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, chciałem zapytać wnioskodawców, czy nie uważają, że parlament powinien być miejscem debaty, dyskusji, nawet na trudne tematy, nawet burzliwej dyskusji, a czy te projekty nie idą w kierunku ograniczenia dyskusji? Przecież zapis o tym, że marszałek może dopuścić do zadawania pytań w czasie głosowań, można równie łatwo przeczytać, że może nie dopuścić, prawda? Ograniczeniem dyskusji ma być także sprowadzenie wniosków formalnych do przedkładania ich na piśmie. Oczywiście zarówno w tej kadencji, jak i we wszystkich poprzednich nieraz zdarzała się sytuacja, że wnioski formalne były nadużywane, ta formuła do zabrania głosu. Ale jeżeli chcecie zlikwidować to nadużycie, to warto wprowadzić jakąś inną formułę, możliwość zabierania głosów przez partie polityczne w ważnych sprawach politycznych. Leży w komisji wniosek, projekt właśnie takiej zmiany regulaminu Sejmu, aby podczas każdego posiedzenia Sejmu, podczas każdego dnia klub parlamentarny mógł w ważnej sprawie wygłosić jakieś oświadczenie, żeby nie trzeba było nadużywać tej procedury wniosków formalnych. Więc pytanie, czy dlaczego tamten projekt nie został procedowany, nie został dołączony do tych, chociaż byłoby to naturalne. Dziękuję.